Witam serdecznie w trzeciej części Saloniku. Przypomnę, Wiktor Świetlik, Stanisław Janecki, Karol Gadz. Skorośmy porozmawiali o konferencji programowej Platformy, gdzie zapadły bardzo zaskakujące stwierdzenia, że trzeba walczyć o klimat i żeby klimat był lepszy i żeby środowisko było czyste, zielone i żeby Polska była lepsza. I żeby Polska była czysta i zielona i świat. Marksizm wyzwalał proletariat. Marksizm to czerwony miał być. Nie, marksizm wyzwalał proletariat, a nowy marksizm wyzwala przyrodę. Ale skorośmy o tym wspomnieli, to czy on tam różne wyzwala w zależności od tego, różne instynkty wyzwala, tam w zależności od tego, kogo akurat zdaniem TVN-u obraził Jarosław Kaczyński, to się okazuje, że wtedy to jest właśnie ta grupa. Co prawda, ja słyszałem, żeby Jarosław Kaczyński obraził jakoś klimat, tego mu jeszcze nie przypisano, ale wrócił znowu tam na tej konwencji, był też taki temat, że opowiedziała się Platforma za wspólną listą i to jest odcinek kolejny serialu pod tytułem Opozycja razem czy osobno. Przypomnę, że taki sondaż został zrobiony, już nie pamiętam, przez CBOS chyba, że Polacy chcą generalnie, właściwie to wyszło, że większość to ma to gdzieś, czy opozycja pójdzie w jedną listą, czy dwoma, czy trzema, czy czterema, no ale 20% by chciało, żeby to była jedna lista i z tego połowa zwolenników opozycji. Natomiast najciekawsze było to, że mało kto był w stanie wskazać przywódcę opozycji. Znaczy Donald Tusk wypadł stosunkowo lepiej, ale tak bynajmniej nie wynikało z sondażu, że ludzie w nim widzą opozycję. Pominąłeś jedną lidera. Rzecz fundamentalną, Rafale. Tak zwany list intelektualistów, artystów i autorytetów. O jedną listę, o jeden blok, który ma uratować demokrację. Przepraszam, pominąłeś dużą część sygnatariuszy, bo ja o tym liście robiłem filmik na YouTubie, w związku z czym przeczytałem listę sygnatariuszy. To jest mnóstwo takich jak Pipsztycki, Zenon, aktywista społeczny Puszczykowo. Ale to spłaszczasz, że tam jest dużo miłości tej odwzajemnionej do Platformy i nieodwzajemnionej. Ten list jest czysta taka miłość, bo chcieliby, żeby było lepiej, żeby Platforma rządziła, żeby się wszyscy zjednoczyli pod sztandarem Moje generalne Tuska. Stanowisko jest takie, że w demokracji pisanie listów i apeli to jest absolutna dziecinada po prostu, ponieważ tam znajdują się tak infantylne argumenty. Ten list napisał podobno pan profesor Paweł Śpiewak, co fatalnie świadczy o jego, że tak powiem, rozwoju intelektualnym, bo to jest katastrofa. Ale czy, bo no dobrze, skoro wpuściłeś temat listu. List rzeczywiście jest niesamowitą historią, jeśli chodzi o tak zwaną bekę. Ponieważ już pomijając tę listę właśnie tych intelektualistów, tych 3/4 są jacyś intelektualiści, to akurat jest kilka znanych nazwisk. Chociaż paru nazwisk nie ma, nie wiem dlaczego, no bo co, nikt nie zaproponował Hołdysowi na przykład podpisania tego. Teraz jest pase, bo Jezusika go wyrzucili. Tak. Ale to było jeszcze zanim go wyrzucili. Tak. Jeszcze ale może już wiedzieli, że może wyrzucone. Może będzie, może będzie na kałuże. Macieja Sztura brakuje i Jerzego Sztura. Jest Seweryn Blum. Ale już pomijając braki w, że chyba tak powiem, dziennikarzy. Podpisach, to treść tego listu to jest taka, że właśnie są dwa postulaty, że po pierwsze, że ma być jedna lista, czy tak, po pierwsze, że Polska jest w ogóle katastrofa, spustoszona zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym. I lekarstwem na to jest jedna lista. I może to jest platforma. Ale ta jedna lista musi być zakorzeniona w szerokim ruchu społecznym, takim, jakim była Solidarność sierpnia 80 roku. I to mnie najbardziej, że ten list właściwie jest wezwaniem do społeczeństwa, nie żeby... Nie zacytuję Szymka Zbudziejowicz ze Szwajka, bo nie wypada. No, wszyscy znamy oczywiście ten cytat, Łobuziaki są bezczelne. Nie, ale dlatego użyłem takiego określenia beka, no bo jednak cokolwiek powiedzieć... Naprawdę nie słyszałem takiej wersji historii, że ruch Solidarności w 80 roku powstał w odpowiedzi na wezwanie intelektualistów, już pomijając, czy ktoś tam, co się podpisuje, artysta kogutkowo-górne i nikt w życiu i nie ma go w internecie, bo ja sprawdzałem te nazwiska w internecie. To są ludzie, których nie ma nigdzie. Na LinkedInie, na Facebooku być może są w ogóle fikcyjne osoby. Na wezwanie intelektualistów to się jednoczyły międzynarodówki. No więc... dobrze, no to jest jakiś taki czasem groteskowy wymiar, że być może ludzi, którym się roi, że tak jak, nie wiem, kiedyś tam Słoniński i 33 innych list podpisali, to się całe KC nad tym siedziało i kombinowało i wielka była... Trzeba
tego Draka. Trzeba było 30 podpisać, a nie tam 3000. Ale Tusk się odniósł i Tusk był zadowolony. No i Tusk się odniósł. Gazeta Wyborcza to drukuje z wielkim namaszczeniem, że to w ogóle jest jakaś wielka sprawa. No a potem jest znowu uchwała tej wspólnej listy. Ale ja nie sądziłem, że słuchajcie, że Konfederacja, którą myślałem, że jednak partią mały wpływowo, że ma takie wpływy, bo przecież wszyscy socjometrzy są zgodni, że skutkiem powstania jednej listy największym beneficjentem byłaby Konfederacja, której wtedy wynik rośnie prawie dwukrotnie, idzie na jakieś 15% i właściwie w takim przyszłym sejmie hipotetycznym z jedną listą staje się rozgrywającym. Czyli jakby intelektualiści wzywają, żeby odsunąć PiS od władzy na rzecz Konfederacji, która przecież jest jeszcze straszniejsza od PiS. Czyli decyduje o przyszłej koalicji, decyduje spór między panem Giertychem i panem Bąkiewiczem. Bo jeden wpływy jednego są za PiS-em, wpływy drugiego za Platformą w Konfederacji. No to już może jest daleko idące, nie, ale gdzieś tam słowa, wariactwo. No. Nie powtórzę tych słów, nie wiem, czy Geringowi, czy Goebbelsowi przypisywanych, co mu się tam w kieszeni otwiera, jak słyszy słowo kultura. Rewolwer, ale to zresztą pochodzi ze sztuki. Gering to mówił, że on decyduje, kto należy do mniejszości. Jak słyszę jedna lista, bo to jest taka dziecinada po prostu. Zresztą do czego to nawiązuje? W tym liście czy tam apelu jest to prawie wprost powtórzone. No, czy znacie jakąś totalniacką władzę, która by nie miała jednej listy? Tylko totalniacy mają jedną listę. Nawet taką właśnie jedną listę, na którą trzeba było głosować bez skreśleń. Meksykańska partia instytucjonalna, ale... No przecież Front Jedności Narodu i jedna lista w całym PRL-u, to było to. No tak. No to z domu akurat się przypomniało. Dobrze, ale mnie zastanawia też taki bardzo, że to generalnie rzecz biorąc hasło jedna lista i potępianie wielolistowców, to już zaczyna przypominać trochę spór religijny. Walki frakcyjne w KC KPZR. Albo spory religijne z początku trzeba się zastanowić. Wieku, gdzie ci, którzy są przeciwko jednej liście, to jest mniej więcej jak negowanie Trójcy Świętej. Negowanie Trójcy Świętej. Imienia Róży To też wcześniej. Że Duch Święty pochodzi od Ojca przez Syna, a nie od Ojca i Syna. Dokładnie tak. Ale przecież przypomniał się taki chyba pani Agnieszka Kublik, która takie, że ta postawa Szymona Hołownika, że mocno postawić pytanie, czy on naprawdę chce odsunięcia PiSu od władzy. To samo było w TVN-ie, u Monikielej i wszędzie. No wszyscy, ktokolwiek podważał sens jednej listy i przywództwa, przede wszystkim Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, był co najmniej podejrzany. Może jeszcze nie zdrajca, ale już podejrzany. I na tym to polega. No wiemy doskonale, że w interesie Platformy i Donalda Tuska samego jest ta jedna lista. No bo wiemy doskonale, o co chodzi. Oczywiście, że tak. I wszyscy to wiedzą. Platforma też to wie. Rafale, Donald Tusk też to wie. Bo padło nazwisko Moniki Olejnik, nie robimy, tak? To na koniec. Ja nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym. Tak, bo to niemieccy piłkarze. Coś zjedli. Że im zakazali tej opaski kapitanowi zakładać, to oni uznali, że to jest tłumienie wolności zasadniczo, w tym wolności słowa. Pochyleni, tak, ja miałem wrażenie, że coś nieświeżego zjedli. Tak, że się przed odruchem wymiotnym. Została nam minuta, więc wróćmy jeszcze, bo to jest tak, że się mówimy, jedna lista, myślimy Donald Tusk układający listę, bo przecież chodzi o to, kto tę jedną listę będzie układał. Trochę jak ten Mateusz Bigda powieściowy, reforma, ale to my będziemy tę ziemię parcelować, prawda, a nie ktokolwiek inny. Dlaczego jest takie wielkie poparcie dla Donalda Tuska w tym środowisku, skoro wiadomo, że Donald Tusk nie może przebić sufitu pewnego szklanego swojego? Ponieważ kocha go najbardziej zwarta grupa elektoratu, czyli ta silna razem betonoza. Myślałem, że Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza go nie kocha. Gazeta Wyborcza jest z nim związana, musi być z nim związana. Stawia na niego jako na jedyną możliwość powrotu do koryta. No to w ten sposób mamy ich z głowy, mogę powiedzieć. Ein Volk, ein Führer. Tak, to teraz Danke Deutschland możemy zrobić self. I dziękujemy bardzo i zapraszamy Państwa. Wiktor Świedlik, Stanisław Janecki. Dziękuję serdecznie. Karol Gac i za tydzień będzie Salonik Polityczny o stałej porze.